Profesorze, czy to prawda, że umysł jest w stanie zapanować nad chorobą? Jak to zrobić? A wie pan co, no chyba prawda, bo o tym wiedzieliśmy zawsze, intuicyjnie to wyczuwaliśmy, a współczesne osiągnięcia medycyny mówią krótko. No tak, to jest prawda. Jeżeli dzisiaj lekarze uważają, że około 80% chorób ma swoje podłoże psychosomatyczne, to jeżeli można wejść w chorobę dzięki swojemu umysłowi, to można też pewnie z niej wyjść. Tylko jest jeden warunek, widzi pan. Umysł jest jak spadochron, to znaczy musi być rozwinięty. Nie wolno go zamykać. Kto go zamyka? My sami, prawda? To my uznajemy, czy coś jest możliwe, czy coś jest niemożliwe, czy coś jest uleczalne, czy nie. Jeżeli zmienimy troszeczkę sposób myślenia, to myślę, że może być ogromną pomocą w terapii i może znakomicie wspomagać tę medycynę konwencjonalną. Na jakim etapie myślenia, czy zmiany myślenia na pozytywne, człowiek może oczekiwać rezultatów wyjścia ze swoich dolegliwości przewlekłych, czy jakichkolwiek innych? To ja może zadam panu pytanie, ewentualnie słuchaczom, co to jest inteligencja? No, inteligencja jest to radzenie sobie w trudnych sytuacjach, prawda? Tak, no a co to jest mądrość? Mądrość to jest nie wpadanie w te sytuacje, więc powiem od razu. Można na samym początku, stosując szeroko rozumianą profilaktykę, wykorzystywać swój umysł, żeby nie chorować. To znaczy redukować napięcia, redukować stres, redukować lęki, zmartwienia i to będzie ten pierwszy etap. A drugi etap to w momencie, kiedy już niestety zachorujemy, wtedy starać się, bo to nie jest takie łatwe, starać się szukać rozwiązania. No, użył pan słowa myślenie pozytywne. Ale myślenie pozytywne to nie jest euforia, to nie jest taki tumiwysizm, byle jakoś, takie uda się. Nie. Myślenie pozytywne jest to szukanie rozwiązania. Szukanie rozwiązania. Mam problem i więc robię wszystko, żeby to rozwiązanie znaleźć. Pytam, szukam, stosuję, prawda? Też modlę się i medytuję, ale najważniejsza rzecz, zawsze wola Stwórcy będzie wyrażana przez ludzi. Przypadek, no nie ma przypadków, zbiegów okoliczności też nie ma. One preferują ludzi, którzy są na to przygotowani. I to bardzo dużo zależy od nas. Od samego myślenia, no nic nie będzie, tak bym powiedział. Ale myślenie może dać ci siłę do tego, żeby zacząć działać. Jak zaczniesz działać, pokonasz tę chorobę. Ogromne rzesze ludzi, którzy budzą się w momencie, gdy już te dolegliwości są na tyle poważne, że grozi jakimiś konsekwencjami. Czy dla takich osób również jest jakiś ratunek czy światełko w tunelu? Tak, widzi pan, jesteśmy na drogach bliżej zdrowia, bliżej natury. Ludzie tutaj szukają wielu rozwiązań, natomiast myślę, że powinni pamiętać o tym, że medycyna w ogóle naturalna daje możliwość zauważenia niedomagań, niedostatków w naszym organizmie zdecydowanie wcześniej, zanim ta choroba się pojawi, zanim pójdziemy do lekarza. Dzięki medycynie naturalnej możemy zauważyć na przykład zmiany w tęczówce oka, na twarzy, wczesną diagnostykę swojej skłonności. Od tego momentu do choroby jest jeszcze bardzo daleko i to jest właśnie ten element, który pan tak jak powiedział, żeby nie obudzić się z ręką w nocniku. Wie pan co, medycyna chińska mówi na przykład coś takiego, że nie ma sytuacji kryzysowych, że nie ma czegoś takiego, że aż tu nagle. No nie ma czegoś aż tu nagle, po prostu przez pewien okres życia byłeś głupi, byłeś głuchy, nie poszedłeś zrobić badań, nie wiem, nie stosowałeś suplementów, nie likwidowałeś drobnych niedomagań, schorzeń. Nagle w pewnej chwili to do ciebie dociera, ale to nie jest tak, że to w tej chwili się stało. Nie, to dzieje się od dawna, ale po prostu tego nie zauważasz. I tu też można warto wykorzystać umysł do tych właśnie rzeczy. Gdzie ktoś może szukać jakiejś pomocy czy wsparcia? Wie pan co, no, ludzie chyba wiedzą, gdzie szukać. Jeżeli powiem panu, że ponad 40% potrzeb medycznych społeczeństwa jest realizowanych w Polsce poza medycyną konwencjonalną, no to ludzie wiedzą, gdzie to realizować. Ośrodki medycyny, terapii. Z tym, że chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Medycyna naturalna może stanowić genialne wspomaganie. Praca z umysłem to nie jest alternatywa. To jest coś jeszcze. Jeżeli spotka pan na swojej drodze mądrego lekarza, to się bardzo często zdarza, to on powie panu, że fantastycznie leczy się człowieka, który chce wyzdrowieć. Że kapitalnie działają leki u kogoś, kto ma motywację powrotu do zdrowia. A co to jest? To jest praca z umysłem. Ale to nie jest alternatywa. No nie zastąpimy czegoś. Nie wyleczymy zapalenia płuc siłą umysłu. Przepraszam, jest to mało prawdopodobne, może tak powiem, prawda? Nie chciałbym powiedzieć, że nie jest to możliwe. I w tym widzę tą potęgę właśnie, zaangażowanie umysłu jako pewnego dodatku, nigdy jako alternatywy. Zresztą wielcy ludzie, którzy propagują psychonkologię na przykład, Carl Simon, Bernard Siegel czy Bruce Lipton, ostatnio niezwykle modny, oni mówią dokładnie to samo. Zresztą nie powinniśmy odrzucać umysłu jako czegoś wspomagającego, prawda? Ale nie stosować tego jako alternatywy. Chyba, że jako profilaktykę szeroko rozumianą. Profesor Zbigniew Tuliński. Dziękuję bardzo.